Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Kolejny film odnośnie porównań Samsung Galaxy Note 8 kontra Samsung Galaxy S9 z plusem. Weźmy, sprawdźmy teraz karty sieciowe w obu urządzeniach. Jak są wydajne, jak działają, czy wszystko z nimi jest ok. Dobra, oba telefony i obie sieciówki mam wpięte do tej samej sieci Wi-Fi, więc za pomocą standardowo, myślę, że prostego programu, mianowicie speed testa, sprawdzimy, jak wypadają obie karty sieciowe. Odpalmy sobie na jednym i na drugim speed testa, nie, oczywiście PlayStation. Gdzie tu jest ten mój speed teścik? Dobra, tu mamy testy. No i dobra, zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście najszybszy koło mnie serwer, jaki jest, mamy, więc spróbujmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To lecimy. Pierwszy Note 8. Zobaczymy, jakie osiągi. No, u mnie net spoko. Ponad 300 w każdą stronę jest w stanie wyciągnąć. Więc jak widzicie, 242, 334. A jak S9 z plusem? parę, 238. Na uploadzie 334. Dobra, ponowny test. Sprawdźmy Note'a. parę w drugą stronę. S9 z plusem. 244, 300, ponad 300, prawie 330, i może jeszcze jeden pomiar. A 327, 327, a jak w przypadku S9 z plusem. Oczywiście zawsze musicie brać uwagę, że to są średnie obciążenie filowe sieci, więc na te wartości dlatego kilka pomiarów robię. Na przykład zrobimy teraz jeden symultanicznie. Na pewno będą niższe, gdyż ta sama sieć. Ale widzicie, maksymalnie około 250 megabitów łącznie mój router jest w stanie wypluć. I ponad 300 na uploadzie. To grubo, ale dobra, ten wynik możemy sobie derować, może jeszcze po jednym teście i jakieś podsumowanie w tym temacie się przyda. S9 z plusem megabitów na sekundę, 326, a tu mamy, no też porządnie, 250 parę i ponad 300 w uploadzie. Dobra, weźmy sobie, zobaczmy wyniki. Najmniej te ostatnie, co tutaj widzicie, jak i również jakieś tam wcześniejsze gdzieś pomiary. Widzicie, oba urządzenia naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o wydajność karty Wi-Fi, praktycznie identycznie dobre. Tak samo wydajne, różnice jakieś małe, drobne widzicie, ale to bardziej spowodowane chwilowym obciążeniem sieci, w której to sprawdzam, jak i również serwera, którym się łączę, najszybszy, który mam w okolicy, jeżeli chodzi o speed testa, więc jak widzicie, naprawdę jest dobrze. Ponad 300 w uploadzie, czyli tyle, co mój światłowód mi aktualnie daje, w downloadzie 250, 240, 260 w takim przedziale. Może czasami minimalnie, jak widzicie, Note troszkę wygrywa, tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ściąganie, ale bardzo minimalnie. S9 z plusem podobnie, chociaż no, jak przyczymy się tak naprawdę realnie tym wynikom, no to przeważnie tutaj te parę megabitów więcej minimalnie daje nam S9 z plusem. Czym to może być spowodowane? Jakiś błąd, chwilowe obciążenie? Albo realnie jest minimalnie lepszy. Tyle w tym temacie, jeżeli chodzi o sieciówki Wi-Fi. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Oczywiście na dole macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał. Jeżeli film się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę zawsze się przyda. No i cóż, porównanie kart sieciowych Samsung Galaxy S9 z plusem, Samsung Galaxy Note 8. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!